Cześć kochani, witajcie. Siemano. Nasz kolejny odcinek po nieco długiej przerwie. No, 3 tygodnie minęły. 3 tygodnie nas nie było. Niestety nie udało nam się wcześniej nagrać materiału, bo nie było tego za nami. Powód to za nami, na to właśnie tyle czekaliśmy. A teraz pstryk. I jest. Także niestety to było powodem, że mieliśmy małe opóźnienie. Dokładnie tak. No ale cóż, wrzucamy ten odcinek. Będzie to taki odcinek podsumowujący rok 2020. Będziemy tutaj Wam pokazywać trailery z naszych wypadów. I, no, trailery, zwiastuny i takie urywki z filmów, na których nie było trailerów. Tak, dokładnie. I w przerwach między tymi urywkami będziemy Wam streszczać, opowiadać mniej więcej, co to była za woda, na której byliśmy. Tak w skrócie, tak, tak naprawdę. W skrócie, z kim byliśmy, jak długo byliśmy. 10-15 sekund, słuchajcie, żeby tylko Wam nakreślić dokładnie, tak jak Kasia powiedziała, gdzie byliśmy, z kim i co robiliśmy, tak. Czy jak łowiliśmy. No, dla nas myślę to będzie ciekawe, bo sobie tak przypominamy, co się dobrego zdarzyło w tym roku 2020 dla Was, którzy nas oglądacie regularnie, to też myślę będzie taki miły odcinek. A rok 2020 był dla nas, powiem Wam, całkiem fajny. Tak, pod względem wyjazdów. Dziękujemy oczywiście za łapki, które zostawiacie, komentarze, bo jest ich bardzo dużo. I subskrypcje kanału. I subskrypcje, bo naprawdę styczeń to był taki, myśleliśmy, że może będzie tych subskrypcji, dojdzie, ale naprawdę ta ilość się powieliła, za co bardzo Wam dziękujemy i mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej i dotrzemy do większego grona publiczności, która będzie nas mile oglądała. Dokładnie tak. No i co? Nie przedłużając. To nic, zaczynamy, zapraszamy jedziemy Was z tematem. To tak, pierwszy film, który wrzuciliśmy w marcu, to była Rybomania. Pojechaliśmy do Poznania. Dla mnie był to pierwszy tego typu wyjazd na takie targi. No cóż, muszę przyznać, że mi się podobało. Z chęcią bym pojechała po raz kolejny. Dużo, dużo wystawców, dużo ciekawych nowości, które mogliśmy sobie pooglądać, coś tam zakupić, przygotować się do nowego sezonu. No cóż, ja wspominam dobrze. Ja, dla mnie to jest super, że jej się podobało, także rewelacja. Tylko ubolewamy, że prawdopodobnie w tym roku nie będzie tej Rybomanii, ale to no, nie ma co drążyć tematu, wiadomo jaka jest sytuacja. A tymczasem oglądnijcie sobie w skrócie to, co udało nam się tam skleić z tej Rybomanii w takim małym zwiastunie. Tak. Cześć kochani, Cześć, witajcie. Jesteśmy w Poznaniu, jest 7 marca, sobota, jest to drugi dzień Rybomanii 2020. No i dochodzimy właśnie do wejścia głównego, że zaraz w środku. Pogoda nam się trochę zrobiła lepsza, bo już przestało padać. No powiem Wam, że ludzi to jest naprawdę dużo dzisiaj. Nowe namioty Richmond. Idziemy na halę numer 6. Sorry za przybliżenie. Idziemy się czegoś napić, bo już jest... Kolejny materiał to jest materiał z wody PZW Krokodyl. Szybka, jednodniowa zasiadka. Słuchajcie, pamiętam, że było bardzo zimno i miałem małe wątpliwości do tego, czy uda mi się jakąś rybę w ogóle wyciągnąć, a jednak byłem mile zaskoczony i zapraszam Was na krótkie podsumowanie tego jednego dnia w samotności. Przy pięknej pogodzie. No i zaczynamy wreszcie sezon. Dzisiaj dnióweczka, zapraszam Was na Małą Szwecję.
15 marca, minus 5 na zewnątrz, godzina 7, startujemy. Robiłem sobie takie medaliony. No, zobaczcie. Ładnie pociąłem sobie to w takie paseczki, te kulki. Patrzcie, jak zapięty. Ale nie z tego trzeba. Koniec dzisiejszych połowów. Słuchajcie, dniówka jak najbardziej, mogę powiedzieć, że udana. Jedna ryba złapana, dwa brania miałem dodatkowo jeszcze. Oczywiście fajnie, jakby tych ryb więcej można było połapać. Kolejny materiał, słuchajcie, szybka nocka na Krobielowicach. Udało mi się tam sporo ryb wyciągnąć, jak zauważyliście. Był ze mną Milanek, który mi towarzyszył do połowy dnia. Bo później, no... Później musiałam już go zabrać, bo już robiło się zimno. Ja też tam nie zostałam w busie z tobą. A ja zostałem z Airą i poznałem tam fajnych też ludzi, których oczywiście też pozdrawiam, bo wiem, że nas śledzą na naszym kanale. No i zapraszam was do oglądnięcia tego materiału. W skrócie oczywiście. Kolegi, poszliśmy do mnie, bo było obecnie. A tutaj... Zestaw w wodzie był dosłownie 3 minuty. Szybka wieczorna karka. No i taki oto karpik. Kolejny się zameldował tego dnia. A na tej wędce wcześniej mieliśmy delikatne pyknięcie. I majówka, kolejny filmik, który wrzuciliśmy. No taka to była majówka, która nie do końca nam się widziała. Woda tak. Z przymusu wybrana. Tak, tak, dokładnie. Po prostu, żeby gdzieś sobie zasiąść, słuchajcie. Dokładnie tak. Tak to a jak się ta majówka zakończyła, to zobaczcie sobie sami. A zakończyła się naprawdę całkiem okej. Pozytywnie. W ramach wstępu chcieliśmy was tylko przywitać, powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj czwartek, zostajemy do niedzieli. Tak. Damian sobie uszkodził troszkę wędkę i jest troszkę zdenerwowany. Nasza zasiadka na wodzie, na której nas widzieliście przed chwilą, dobiegła końca. Idziemy do Krzysia zobaczyć, bo niestety ryba wlazła w jego zestaw, więc szykuje coś tam. Piotrka tematów nie nagrywamy. Piotrka tematów nie nagrywamy. Ale pozdrawiamy cię, rolnik. Spoko z ciebie, ziomy. Czuję się, jakbym był objęty tymi udami. Dzisiaj, jak spumował, załamał sobie słuchawki na uszy i ze spumował. Zażywam tylko dźwięk. Nie, naprawdę, jak może... No, odpuszczam. Wiesz co, ale to lepiej chyba po kabung, żeby ci się... No... Nie, wolę to. Tak, wolisz je? To jest 100%, pewno. Na nas. No to takie kremik też ma na ananasa. Ta, bo wziął ode mnie. Nie, Remik czy Krzysiu? Krzysiu ma na ananasa. Wzięli ode mnie. Wyciągniesz podbielak? Jasne. Tylko czekaj, wędka. Stój, trzymaj. Dobra. Ja zabiorę, nie problemu. I kolejny materiał. Tym razem ponownie wróciliśmy na wodę PZW Krokodyl. Ja tam spędziłem szybką nockę pod namiotem. O dziwo, troszeczkę inaczej, bo w tym roku bardzo często w busie. Jeździliśmy nad wodę. To chyba była twoja jedyna nocka pod namiotem. Tak, to jedyna nocka pod namiotem, ale jakieś ryby były, także było naprawdę fajnie, pogoda dopisała. Oglądnijcie sobie ten zwiastun. Nie zdenerwowałam. Nic nie nagrasz, nic ci nie pozwolę nagrać. Po co ty edytujesz? Widzicie, chciałem, początek... Jest w busie, ją wypchnąć. Nawiercamy sobie takim wiertełkiem z Nesha. Strapelecik. Dobra, teraz jeszcze tutaj nasypacie, na tą stronę. Dzisiaj mam opiekunkę do dziecka, trochę słabą, ale nazywa się Małgosia. Małgosia przyjechałaś ze mną, tak? O, to potem będziesz spała. Co? Nie. Po ziemniaku? Mały śpi? Tak. Przecież byłam. Ajra. No i taki się trafił pełnołuski.
No i trafiła się ryba. Nieduża, jak widzieliście. Ładny, pełno łuski, także to się liczy. Milanek, chodź do mnie! Chodź, zobaczysz rybę dużą. Kolejny film, jaki wrzuciliśmy, to odkrycie przez nas nowej wody. Była to woda w województwie wielkopolskim, jezioro Korzecznik. Super woda, no. Tak, super woda. Zresztą pewnie widzicie na naszym kanale, że mamy kilka filmów nagranych z tej wody, bo jeszcze w tym roku tam wracaliśmy wielokrotnie, no 3 razy chyba. Tak, obejrzyjcie sobie, zresztą będą zwiastuny zaraz tutaj w tym materiale, ale obejrzyjcie sobie, naprawdę was zachęcamy. Dokładnie, tak. Poza tym, co? Super właściciel, naprawdę, osobiście, mega człowiek, do gadania, uprzejmy, dba o karpiarzy, o gości, którzy tam właściwie przyjeżdżają. No i o rybę, dba też. O rybę, tak. Zarybiał nawet też ostatnio, prawda? Tak, 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 no już chyba dwukrotnie była zarabiana ta woda. No. W każdym bądź razie stanowiska macie bardzo fajnie przygotowane. Nowa woda, bo chyba od marca albo od kwietnia dopiero otwarta. My mieliśmy przyjemność jako jedni z pierwszych łowić po prostu na tej wodzie. Tak. No i tyle. Zobaczcie sobie zwiastun. Zachęcamy was do dalszego oglądania materiału. No i właśnie, jechaliśmy sobie taką fajną drogą. No i kilometr nam został do celu. I jesteśmy, właściciel już nam wysłał kod do bramy. My już na stanowisku, słuchajcie, rozłożeni. Kasia powolutku mi robi tosty, bo zgłodniliśmy. Ja sobie też robię, nie? A, no tak. Przecina lilię. No. A, foto Foxa! Karpiowego! Jezu, Bartek, zupełnie się chce jeszcze pokazać! Ryba może chodzić brzegiem, no cały jest do obłowienia. Fajnie. My tutaj bardziej będziemy z środka próbować, no i tam. Żółki się starczy? Tak, tak. Dobra, wypływamy na 200 metrów, łódka daje radę, zasięg łapie, jak widać. Jest. No i co? Gdzie masz kamerę? W samochodzie. Jest, siedzi. Ale tam na drugiej stronie też fajne jest stanowisko, te drzewo zawalone, kurde. Ajra, no proszę cię. Kurde, no mega. No ma bank tam karpie. Następnym filmem będzie film z mojej porażki. Kolejnej samotnej zasiadki, która ci nie przyniosła ryby. Muszę z Kasią jeździć, ewidentnie. To w komentarzach już pisaliście. Jak bierzesz Kaśkę, to masz szczęście. I to jest prawda. Słuchajcie, byłem na Szmaragdowym, niestety. Ta woda jest blisko nas. Bardzo fajna woda. Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Piękne ryby tam pływają, ale niestety ale woda... Ale nie dla ciebie. Tak, woda bardzo chimeryczna i ciężko faktycznie dobrać się do tej wody. Nawet jednodniowe zasiadki czasami potrafią dać bardzo dużo ryby, a 2-3-dniowe nic, zero dań. Ale ta woda też stanowi takie trochę wyzwanie dla ciebie i na pewno tam jeszcze wrócisz nieraz, chociażby, tak, no żeby tak, się odegrać taki trochę. Taki mamy plan, żeby w tym roku też tam zawitać. Tym razem ja też pojadę i może kogoś ze sobą weźmiemy, to może będzie więcej szczęścia i złowimy jakąś rybkę. Oglądnijcie sobie, co tam było. Witajcie moi drodzy, tym razem jadę sam na zasiadkę. Do tego wiadra przysypuję. Nie będziemy... Ronilik na sztywno. Teraz truskawka, wcześniej mieliśmy ananasem baterik. No i tutaj pelecik The Great, 9 mm. Kasia racuszki zrobiła, także taki obiadek, na obiad. Nie, przekąska. Przekąska, okej. Okay. Niedobre. Mocny zapach, co? Przyjechałam sobie tutaj do Damiana w odwiedziny.
zobaczyć, jak mu idzie, bo woda jest niedaleko nas. Czyli z 6 godzin się pomoczył. Niech porządnie przejdzie tym zapachem. W międzyczasie przygotujemy, tutaj mamy pelet kukurydziany z Robin Redem. No i co, druga noc przed nami. Teraz ja sobie kolację wcinam. Idę na chwilę do siebie, jeszcze do busa. No i czekamy, zaraz kolega też przerzuca zestawy. Pojechał tylko na chwilę do sklepu. Kolejny zwiastun jest z małej Szwecji, wody też blisko nas. Tutaj tym razem wybraliśmy się testować nową dla nas metodę Zigrig. Zrobiliśmy sobie fajną miksturkę, która przyniosła nam bardzo dużo brań. Czyste szaleństwo, powiem wam. Tak, czyste szaleństwo. Mieliśmy dosyć. Naprawdę, ta woda jest głęboka i chcieliśmy się przekonać, czy faktycznie, tak jak nam mówili, żebyśmy spróbowali na Zigriga, na tej wodzie, czy to będzie skutkowało i osiągniemy to, co chcieliśmy, czyli zrobić multum brań. Tak. No nam się to akurat udało, akurat wtedy próbowaliśmy na citruza z Matchbajca. Nam ta kulka przyniosła szczęście, plus nasza fajna miksturka, która uważam pachniała rewelacyjnie. Tak. Zobaczcie sami. Czyli jedna wędka standardowo, tak jak widzicie, że łapiemy zawsze. Jest branie. No i jest, na ziga. Biedna, ona już się denerwuje. No i udało się. Wyciągnęłam swoją pierwszą rybkę. To może się wydać już nudne, ale Kasia ma kolejne branie. Patrzcie, jakie rybcie. Karpik i karaś. No. Buzi. Branie jednocześnie. Kolejny film to jest film z przystani karpiowej. Tutaj zobaczycie zwiastun, który już wcześniej opracowałem. Wypad był z Andrzejkiem. Andrzej, pozdrawiam. Oczywiście bardzo, ja też bardzo. Choć mnie tam nie było. No, ale bardzo fajny materiał, mi się wydaje, że udało nam się nakręcić. W dodatku ładne ryby połapaliśmy. Ładna woda w ogóle. Ładna woda, tak, fajna, bo jest wybrać. Głęboka, są płytsze miejsca, głębokie miejsca, naprawdę bardzo w porządku właściciel. No i tyle. Zapraszam was do oglądnięcia. A było co? I kolejna woda z zaliczeniem. No, w końcu zestaw położony. Zobaczcie, tu są chyba małe nawet krewetki. Zdrowie, kochani. Tak, zdrówko wasze, aby nam ryba dopisała. Dobra. Z pół godziny walczyliśmy w trzcinach, żeby wyciągnąć tę rybę. Wycholował drugą ja, na Andrzeja kija, współpraca się opłaca. Piękne. I znowu korzecznik, tak jak mówiliśmy, kolejny film. Film był zwany Odwet w pięknym stylu. Tak, dokładnie. Odwet dlatego, bo tym razem udało nam się wyłowić rybę. No, kilka ryb, i to pięknych. No właśnie, i pokazać, bo wcześniej na pierwszym filmie mieliśmy te brania, widzieliście hole, ale no niestety popełniliśmy błąd, wybraliśmy się bez pontonu. Tak. No i właśnie. To jest klucz, klucz na tą wodę, słuchajcie. Ponton trzeba mieć. No, inaczej latem nie połowicie. Znaczy połowicie, ale uważam, że ponton tam dużo ułatwia po prostu. Dokładnie, hol tych ryb. Tak. I to był co? Film kolejny z Bartkiem. Tak. Akurat fajnie, bo woda jest w środku Polski mniej więcej. My jesteśmy z Wrocławia, Bartek z Kaszub, więc tak w połowie drogi się spotkaliśmy. Bartek z Kaszub przyjechał do nas. Pozdrawiamy, Bartku. No, tak, Bartek z Kaszub, a co źle? Ale materiał nagraliśmy, wydaje mi się, też bardzo fajny. W odbiorze był fajny, dużo też pisaliście, zostawialiście łapek w górze. Podobał wam się ewidentnie, bo później też pisaliście do nas na priv, że wyszedł naprawdę fajny film z tego, co tam zrobiliśmy. Także obejrzyjcie zwiastun i obejrzyjcie może sobie ponownie ten film, bo uważam, warto. Tak, fajny film wyszedł z tego wszystkiego. Tym razem, jak widzicie, wywozimy nasze zestawy pontonem, nie łódką. Jest rybka, jest jesiód.
No takiego jeszcze nie widzieliście pięknego kaczy. Patryk, mój statysta, pomaga mi. Dostałem tego wicza. Dasz radę wypłynąć? Pozdrawiam Grażynkę. Big Freud, 2 razy 20 minut. I Damian tutaj ma kolejne branie. Już jest na łódce, niestety jak... Kolacja zjedzona. Następny materiał będzie na Małej Szwecji. Jak już wiecie, bywamy tam często, jak nas śledzicie. No to będzie chyba trzeci raz w tamtym roku. To jest zwiastun z trzeciego filmu. Ale ja pojechałem tym razem sam i spałem w aucie. A chciałem spróbować ponownie metody Zigrig. Zobaczyć, czy za pierwszym razem, jak nam się tak sprawdziło, mieliśmy tyle brań. Czy to był fart po prostu? Fart kulki i fart akurat dnia? Czy faktycznie ta ryba... Tam czy się... ta metoda się sprawdza po prostu też na tej wodzie, tak? Jak akurat ryba dokładnie. Jest no, miałem jeden kij na tonącą, a drugi na Zigriga i sami musicie zobaczyć, bo miałem co dosyć. Co przeważało. Miałem dosyć. Miałem dosyć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wędkarskiego odjazdu. No i tak jak poprzednio, będziemy używać do tego peletu De Greita. No dobra, szybko wam go pokażę. Wariat niesamowity. Lubię się taką pogodę opalać. No, jest patelnia straszna, ale tutaj zawsze, nie? Na Małej Szwecji zawsze tak jest. Dajcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli wam się podobał film. No i widzimy się na kolejnej zasiadce, już niebawem, bo to będzie wypad z wakacji, także mam nadzieję, że i tamte filmy będą wam się podobały, w większym gronie będą. No i trzymajcie się, cześć! I kolejny film, słuchajcie, upragnione wakacje, wreszcie nastało lato, pojechaliśmy sobie tym razem my do Bartka na Kaszuby. Niesiołowice. Tak, na jezioro Niesiołowice. Oczywiście to nie był nasz pierwszy raz, bo my tam na tym jeziorze już trochę łowiliśmy, tak? Ja to jezioro tak dodam od siebie, że ja znam od małego, także bardzo często tam łowiłem na tym jeziorze. No i co? Udało nam się tam dotrzeć, spędzić fajne wakacje. Film dość długi, taki wydaje mi się przyjemny, dla nas przynajmniej tak. Bardzo przyjemny, zwłaszcza teraz w te zimne dni, jak sobie do niego wracamy, to tak... Fajnie się ogląda po prostu. Fajnie się po prostu ogląda i tak się cieplej robi. Mimo, że narzekałam pół filmu na pogodę. No ale było naprawdę okej, zobaczcie sobie ten materiał. Dokładnie. Właśnie dojechaliśmy na nasze rodzinne wakacje. Co tu się odbywa? Spaliłeś już garnek? Nie. No za pół godziny chyba wrócą. Jakie fajne klatki. Boże, na wodzie. O nie! Luba! Chwilka nie! Już chwilka minęła, chodź. Milanku! W dniu dzisiejszym zaczynamy w ten sposób. Mały Mazowada. Ale ty szybko biegasz. Milanek, będziesz jadł obiad? Nie. Ej, zobaczcie. Piękny zestaw na konia. Ale mieliśmy dwa razy większego. No tak mi się wydaje. Ten jest na kamerze. Tamten był gruby.
I słuchajcie, kolejny film z naszych wakacji, właściwie taka druga część. Miało to być Krążno, mieliśmy być wtedy na jeziorze Krążno, jednak no, plany nam się troszkę pozmieniały, los zdecydował inaczej i po prostu zostaliśmy na... Mieliśmy możliwość, to zostaliśmy na tej wodzie. Dokładnie tak, było wolne to stanowisko. Więc... Czyli na Niesiołowicach ponownie. Czyli to był ciąg dalszy z Niesiołowic, ale też naprawdę fajne ryby. No i ja wtedy wyciągnąłem tą pełną łuską, ładną rybę, nie? Tak. To było w tej drugiej części, także zapraszamy Was, zobaczcie tak, sobie. Ogromna ryba. No, masakra. Zobaczcie sobie film, no i ten zwiastun. Takie piękne ryby, dubleci. Słuchajcie, zmiana jednak planu. Taki zestawik na fluokarbonie. Korda Boom, 55 mm. Milanek zbiera kamyki dla taty do wywózki, tak? Tak. Okej. Okay. Jezus! Ja już byłem, słuchajcie, w fazie śpiącego. Widzicie, nie będę góry pokazywał. Miałam małe branie. Tak? No. Nie, ale ja ją tutaj nie mam. Mój dziadu. Zdącu, tato ma rybę. Boże. No i tak sobie siedzimy, odpoczywamy. Czekamy na kolejne branie. Rowerek trzymaj, bo zaraz upadniesz. Dobrze wieczór. Kultura. Kultura, tak. Nagraj Kasię, Florka. Następnym materiałem, słuchajcie, ja już się śmieję, bo ponownie na szmaragdowym stawie jestem i... Musicie sobie zobaczyć, sam jestem. Kasia dojechała, faktycznie dojechała na noc. Na pizzę. Zamówiliśmy sobie bardzo dobrą pizzę zresztą. No ale zobaczcie sobie ten film. Na pewno też w jakiś sposób czegoś Was nauczy. Mnie też nauczył. Czego Cię nauczył? Odniosłem totalną porażkę. Klęskę, kolejną klęskę na tej wodzie. No i nic. Zapraszam Was, zobaczcie sobie. No i jestem. Dojechałem. Zestawy przygotowane. No i co? Zaczynamy badanie miejscówki. Roni Rig z Popkiem. Tościki przygotowujemy. I się rozpadało. Także pierwsza ryba jest. I udało mi się dojechać do Damiana. Taka... No zobaczymy, no, bogata. Bogata. To zdrowie. Zdroweczko za nasze rybki. Których nie ma. Ja się nie mogę zdecydować. Damian kupił dwie czapki. Idę pierwszy raz zobaczyć Damiana stanowisko. Idziemy wywieźć zestaw. Ubrałam się w moje kalosze piękne. I słuchajcie, kolejne nasze jesienne wędkowanie. Tym razem wspólne i w dodatku z naszym synkiem. To było gajdowe. Tak, woda, którą rezerwowaliśmy prawie rok wcześniej. Tak, też pierwszy raz na tej wodzie oboje z Damianem byliśmy. Też bardzo pozytywne wrażenie na nas wywarła. Super przygotowane stanowiska, świetne domki, rewelacyjna łazienka. Takiej to jeszcze na żadnym łowisku, na jakim byłam, nie widziałam, także... Ale generalnie polecam. Bardzo fajnie przygotowane łowisko, może tak w skrócie powiedzmy sobie. Tak. Domki i sanitariat dla wędkarzy, mega, na, mega. Na 10 na 10. Tak, dziecko możecie zabrać, tak jak zobaczycie sobie ten zwiastun. My Ta, w tym dziecko. Roku, w tym roku też mamy już zarezerwowane... Męża, no. Zarezerwowane dwa wyjazdy, także będziemy na tej wodzie ponownie. Tak. No i tyle. Zapraszamy Obejrzyjcie sobie. Bardzo fajny materiał wyszedł z tego wyjazdu. Przerwa na kawkę, nie? Musimy odebrać w trasie. Jeszcze mamy godzinę 20. No i zamiast spać w busie, to będziemy jednak nocować w takim domku. Tu jest waftersik Biomarin, ciężarek wklejony pastą. Tam crazy, nie? Nasze zdrówko. No, nasze zdrówko. Jest nasz. Pani Podbierakowa się zostawiła. Witajcie w nowym dniu. Kasi, ciałem jakie! Zajebiście to. Ładnie tu siadł. Tutaj chcę Was blisko widzieć. Tu się... Sardynka, taki też sardynka, tuńczyk, to coś tam stylu. GoPro cały czas nagrywa, dzisiaj włączyłem ją. O nie, druga!
piękny Tarnowski. No. Co o tym sądzicie? Tym razem Kurzecznik jesienią. Spędziliśmy sobie z Damianem we dwójkę dla odmiany weekend. No, trzy doby czy dwie? Ja już nie pamiętam. No dwie noce, trzy doby no, to tak, były. Tak, na stanowisku 13. Tym razem poszliśmy w ogóle na drugą stronę jeziora. Chcieliśmy zobaczyć sobie, jak wyglądają jak tam stanowiska. W ogóle. Tak, no bo nie byliśmy tam latem w ogóle. Mimo to, że dwa wyjazdy tam były, to nie poszliśmy na stanowisko numer 13. Mhm, tak. Pierwsze nasze wędkowanie naszym pontonem. Właśnie, naszym osobistym, niepożyczonym pontonem. Tak. O tej porze roku w dodatku. Gdzie zapadła decyzja po wyjeździe, że trzeba silnik. No i silnik już jest, czeka. Czeka na sezon. Tak, na razie aż lód opadnie. Ale film naprawdę bardzo fajny, zobaczcie sobie. Ja jestem mega zadowolony, bo nam się udało. Udało nam się złowić ryby o tej porze roku, także uważam, sukces. Zapraszamy Was. Damian łowi ponton, właśnie nam odpłynął. Szykujemy pierwszy zestaw. Kasia mnie się pyta, po co mi ta latarka na głowie? Jest skarb i nie trzeba było na ponton skakiwać, jeeees! Ale pięknie to wygląda. Fajnie wygląda. No i kolejny... Zobaczcie ten, jaki piękny. No tak, to stan wodą. Tak sobie siedzimy w pół do szóstej. Znowu szybka akcja. Ubieram się, może akurat to będzie ryba. Ciężko to odpiąć. Następną wodą, na której byłem, ja sam niestety, także domyślcie się, co się wydarzyło. Byłem na Krobielowicach. No szybka nocka, to już na tej wodzie byłem akurat całkowicie sam. No było już zimno, naprawdę było zimno, już się grzałem we basto, pojechałem tylko, żeby zobaczyć, czy coś w ogóle się będzie działo. Sam wypad jak najbardziej na plus, aczkolwiek to niestety ryby nam nie dopisały. No i niestety nic się nie udało wyciągnąć, nawet najmniejszego jakiegoś wypiertka, że tak powiem. Brania nie zrobiliśmy i wróciliśmy o kiju. Ale zobaczcie sobie cały zwiastun. Jestem wraz z Airą. Popek 14 mm. Ja też sobie potrafię zrobić coś cika. Webasto, jak widzicie, hula. Trzeci wyjazd. 17:20 i tak sobie siedzimy. Tym razem bartersik. Na fluokarbonie taki zestawik. Tutaj widzicie tego bartersika. Jeszcze jeden zestaw na orzeszka tygrysiego, chociaż tutaj się troszeczkę waham. Ostatnie nasze wędkowanie w 2020 roku odbyło się 20 grudnia, więc naprawdę uważam, że łowiliśmy do pierwszych lodów. W końcu została nas zima i już tutaj nasze wyprawy się skończyły. No i oczywiście co? Odbyło się to na naszej pobliskiej wodzie, na Małej Szwecji, ale naprawdę klimat był niecodzienny, taki... Brakowało tylko śniegu, żeby śnieg na nas padał, bo był przymrozek, był lód. Tak, był lód, był szron. Było naprawdę super i były ryby. I były ryby. Taktyka się sprawdziła, tylko brakowało, żeby płatki śniegu, jak trzymałem tego karpia, na ciebie na tak mnie padały. Leciały, spadały. Także zobaczcie sobie i ten materiał.
Cześć, słuchajcie, dojechaliśmy na ryby. I wiem, czego zapomniałem. Ciepła herbatka nad wodą nie jest zła. I zestawik gotowy. Zobaczcie, różowiutko. Widzę niby zimno, ale gorąco. Ale pierwsze grudniowe branie. Ale się cieszę. No ładnie, zapięty, widzę wszystko dokładnie. Damian krzyczy, słyszę jakieś Kasia, Kasia, już myślałam, że go napadli, dlatego wyszłam zobaczyć, co się dzieje. Kochani, no i cóż, to by było na tyle. Pierwszy raz zrobiliśmy tego typu podsumowanie, to taki nasz debiut. Pokazał właśnie to, że rok 2020 przyniósł nam naprawdę wiele dobrych, fajnych chwil, które będziemy sobie miło wspominać. Fajnie, że mamy te filmy, fajnie, że nas oglądacie, że dajecie łapki w górę, subskrybujecie kanał i oczywiście Was do tego gorąco zachęcamy. Dalej to róbcie, bo nas to bardzo motywuje do działania. Tak, naprawdę. I co? I mamy nadzieję, że po prostu na kolejnym filmie zobaczymy się już nad wodą. Gdzie to będzie jeszcze nie wiemy, czekamy aż ten lód się nam roztopi i będziemy, nie będziemy tacy uziemieni jak w tej chwili. A po drodze... Oj! Hotel. A po drodze co? No jeszcze parę tematów będziemy... Tak, wrzucać, będziemy, będziemy starać się Wam zrobić jakieś materiały, tak jak mówiliśmy, że będziemy pewne rzeczy porównywać, pokazywać. No i tyle. Mam nadzieję, że... Ja od siebie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że Wam się podobał cały nasz rok, że... Wy, którzy dochodziliście do naszego kanału, oglądaliście te filmy wstecz, w międzyczasie. No i co? I również te pierwsze nasze produkcje były takie może niezbyt udane lub tak, w jakimś tam stopniu bardzo amatorskie. Dalej są amatorskie, ale się uczymy, żeby to wyglądało coraz bardziej estetyczniej. Lepiej. O tak, może. No bo, tak. Bo żeby to miało ręce i nogi podczas klejenia, montowania tego materiału, ale dużo materiału, który Wam przedstawiamy, przedstawiamy Wam w formie takiej naturalnej, jak jest rzeczywiście, bo my nie wycinamy specjalnie jakichś scen, staramy się bezpośrednio z kamery to, co nagrywamy, tak, żeby dokładnie. Też nie robić taśmy nie na 15 godzin, tak, i po prostu utniemy z tego 30 minut. Tak. No, także mam nadzieję, że pod tym względem te materiały Wam się podobają, że są takie naturalne. No i co? Oczywiście zostawcie, prosimy Was, łapkę w górę, muszę to powiedzieć, subskrybujcie kanał, bo mamy duże plany na ten rok, naprawdę, już mamy teraz, jak ostatnio Wam wspomnieliśmy, tak teraz mamy sporo wód już klepniętych. Tak, no. Będą wody do skoku, będą ciekawe wody, dwie, trzy takie naprawdę ciekawe wody. Dobra, dziękujemy Wam, że byliście, mam nadzieję, że oglądaliście do końca i widzimy się niebawem w tym już 2021 roku. Oby lepszym! I życzymy Wam wszystkiego dobrego. Tak, na koniec materiału. Trzymajcie się. Buziaczki, pa, pa. Pa.